Wygląda pan, jakby zobaczył ducha. To bardzo możliwe. Podróży tej 27 lata. Próbuję wyrwać swój kawałek tego świata, co płynie tak po prostu. Na ziemi mam tylko krótki postój. Znajdziesz mnie tam, gdzie panuje spokój. Jeden organizm, wiele par oczu. Wiele napotkanych osób, wiele ingerencji śmierci. Mam nadzieję, że mnie jeszcze nie śledzi. Pytania się mnożą, a żadnych odpowiedzi. Na razie jestem tylko jej świadkiem. Po dniach, gdy zostanę jej głównym daniem na kolację. Nie ma z nią gadki, ona zawsze ma rację. Byli też tacy, co grali z nią w szachy, by kupić trochę czasu droższego od koki, marnowanego na werble i stopy, i na słowa, co przebijają mózg jak bloki. Śmierć to taki cień każdego z nas. Codziennie z nami obok spędza czas. Ktoś więcej niż koleżanka z pracy, choć nie możesz jej zobaczyć. Dlatego tak łatwo jej znaczenie wybaczyć. Nie wystawia wezwań na szczęście. Nie wiadomo, kiedy zaatakuje. Po prostu wydaje wyrok i go wykonuje. Śmierć to taki cień każdego z nas. Codziennie z nami obok spędza czas. Ktoś więcej niż koleżanka z pracy, choć nie możesz jej zobaczyć. Dlatego tak łatwo jej znaczenie wybaczyć. Nie wystawia wezwań na szczęście. Nie wiadomo, kiedy zaatakuje. Po prostu wydaje wyrok i go wykonuje. Z wody i słońca, cząsteczek jądra elektronów. Z planety Ziemi, mojego domu. Wszechświat podwórkiem z planetami, jak atomy zamknięte w wielkim słoju, w którym życie walczy ze śmiercią, w którym wszyscy niewiele widzą i wiedzą. Tylko tyle, że trzeba być drapieżnikiem z gębą bezstrzelną. Inaczej definiujemy to, co jest wiedzą cenną. Wygrywać w każdym odcinku jak Cordell Walker. Przemierzać świat z długopisem w ręku, a nie mopem. W świecie niebezpiecznym jak sufitu zwisający lodu sobie. Śmierć to taki cień każdego z nas. Codziennie z nami obok spędza czas. To ktoś więcej niż koleżanka z pracy, choć nie możesz jej zobaczyć. Dlatego tak łatwo jej znaczenie wybaczyć. Nie wystawia wezwań na szczęście. Nie wiadomo, kiedy zaatakuje. Po prostu wydaje wyrok i go wykonuje. Śmierć to taki cień każdego z nas. Codziennie z nami obok spędza czas. To ktoś więcej niż koleżanka z pracy, choć nie możesz jej zobaczyć. Dlatego tak łatwo jej znaczenie wybaczyć. Nie wystawia wezwań na szczęście. Nie wiadomo, kiedy zaatakuje. Po prostu wydaje wyrok i go wykonuje. Spać. Nawet przez całą wiosnę.